kiedy wprowadzacie, kochani moi, temat, czyli stwierdzacie istnienie jakiegoś tematu, idei i tak dalej, będziemy używali struktury there is, ponieważ dopiero wprowadzamy temat. Natomiast kiedy wydajecie opinię na jakiś temat, czyli wiecie, że już coś istnieje, już jest to wiadome, widzimy coś, patrzymy na coś i mówimy, to jest jakieś, to wówczas będziemy używać struktury it is. There is a lot of time. Istnieje dużo czasu. It is late. Jest już późno. It is 9 o'clock. Jest już godzina 9 na przykład. Tutaj wprowadzam temat. There is a lot of time. Jest dużo czasu. A w drugim przykładzie it is late. Jest już późno. Patrzę na czas, czyli wiem, jaki mamy czas i oceniam go. Mówię it is late. Jest późno. Inny przykład. There is a park. Jest taki park, istnieje pewien park. It is beautiful. On jest piękny. W pierwszej sytuacji wprowadzam, w drugiej oceniam. Wydaję jakąś opinię. There is love. Istnieje miłość. Ale patrząc na jakąś zakochaną parę, mogę powiedzieć it is love. To jest miłość. Patrząc na jakiś serdeczny gest, na to jak ktoś się bardzo na przykład przemienia, jaki jest kochający, mogę powiedzieć it is love, to jest miłość. There is a situation, istnieje pewna sytuacja. Wprowadzam kogoś w temat. It is important, ona jest ważna, czyli to jest ważne. Wydaję opinię. Wystarczy to trochę poćwiczyć, a na pewno stanie się proste.